Druga wojna światowa zakończyła się zostawiając po sobie masę niedopowiedzeń, tajemnic i mitów, które są odkrywane i poddawane wątpliwości nawet dzisiaj. Podaje się, że wojna rozpoczęła się podczas ostrzału Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein. Jednak jak się okazuje, nawet to może budzić wątpliwości. To, że wojna wybuchła 1 września jest faktem, jednak pod znakiem zapytania stoi godzina rozpoczęcia dramatu, mającego się ciągnąć aż do połowy 1945 roku. Mowa tutaj o godzinie zbombardowania Wielunia, miasto położonego o 21 km od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Jak można wyczytać z dziennika bojowego kapitana Westera Sigiela, dowodzącego 76. Pułkiem Bombowców, samoloty wystartowały o godzinie 5:05 z lotniska. Bombardowanie zaczęły około godziny 5:40, a do bazy wróciły o godzinie 6:06. Na pierwszy rzut oka można wywnioskować, że skoro ostrzał Westerplatte rozpoczął się o 4:45, a Wieluń zbombardowano o 5:40, to zdecydowanie Westerplatte jest pierwszym miejscem ataku nazistów. Jednak nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Okazuje się jednak, że III Rzesza posiadała czas urzędowy inny niż Polska. Godzina 5:40 widniejąca w dzienniku niemieckiego kapitana oznaczała godzinę 4:40 czasu polskiego. Ten mały szczegół tworzy z Wielunia miejsce rozpoczęcia II wojny światowej. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego pierwszy atak padł właśnie na Wieluń. Jak stwierdził Mariusz Emmerling, bardziej mamy do czynienia z tragiczną pomyłką niż zawczasu planowanym atakiem terrorystycznym na cel cywilny. Jako dowód tej tezy podaje się informację wywiadowczą oraz dokumenty archiwalne sugerujące, iż w mieście stacjonowała brygada kawalerii, która miała być celem ataku Luftwaffe. Jednakże fakt ten podlega dużej wątpliwości. Niemiecki dziennikarz Joachim Tenkner stwierdził, że Luftwaffe z premedytacją wybrała bezbronne i otwarte miasteczko, by przetestować nowy bombowiec Ju-87B. Przypuszcza się również, że Niemcy chcieli wzbudzić chaos i panikę wśród ludności cywilnej, by obniżyć morale Polaków, którzy dowiedzieliby się o spustoszeniu Wielunia. Nad ranem nad miastem zabrzmiały syreny alarmowe, które jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Cywile, przekonani, że są to jedynie ćwiczenia, pozostali w domach. Niestety, jak się później okazało, część ludzi już z nich nigdy nie wyszła. Jak podaje jeden ze świadków zdarzenia, za chwilę zawyła syrena miejska. Zobaczyłem, jak samoloty zatoczyły rundę nad miastem, po czym obniżyły lot. Usłyszałem okropny świst i za chwilę szyby w naszym lokalu wleciały na podłogę. Futryna jednego z okien wpadła do środka, a brunatno-szary pył przesłonił wszystko. Niemcy bombardowali Wieluń z małej wysokości, metodycznie, z dużą dokładnością. W opisach lotnika Luftwaffe możemy wyczytać: jesteśmy na wysokości zaledwie 1200 metrów, opadamy na 800. Umożliwił im to brak obrony przeciwlotniczej w miasteczku. Do zrzucających bomby stukasów dołączyły myśliwce ostrzeliwujące z broni pokładowej uciekających z walących się i płonących budowli, mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Tylko podczas pierwszego nalotu, kiedy zbombardowano zachodnią część miasta, zrzucono 29,5 tony bomb burzących i 11 250 kg bomb taktycznych. W trakcie drugiego i trzeciego nalotu na miasto spadło 380 bomb o sile wybuchu 46 ton, pustosząc Wieluń. Naloty kontynuowano do godziny 14. Pierwszym celem był szpital. Zginęły tam 32 osoby, w tym 26 chorych. Straty byłyby zapewne większe, gdyby nie dyrektor placówki Zygmunt Patryn. Polski lekarz, widząc dzień wcześniej niemieckie samoloty zwiadowcze, nakazał wypisać wszystkich pacjentów, którzy byli w stanie opuścić placówkę. Pozostały więc w szpitalu jedynie osoby w ciężkim stanie zdrowotnym. Jak podaje sam dyrektor, położna w trakcie spadania bomb odebrała w szpitalnym ogrodzie dwa porody. Jeden ze świadków zdarzeń mówi:
Po drugim nalocie zniszczenie miasta było ogromne. Widziałem szpital doszczętnie zburzony. Obok szpitala na gałęziach drzewa widziałem zwisające zwłoki. Na ulicach leżało sporo zabitych i rannych. Popłoch w mieście panował nie do opisania. Ludzie uciekali z miasta, wielu biegało tylko w bieliźnie. Zaskoczenie było tak wielkie, że niektórzy odchodzili od zmysłów. Zbrodnia wieluńska stała się jedną z brutalniejszych w historii wojny. W wyniku bombardowań zostało zniszczone całe śródmieście oraz okolice Nowego i Starego Rynku. Nie zostały oszczędzone także zabytkowe budowle, takie jak kościół farny z początków XIV wieku, klasztor poaugustyniański, synagoga z połowy XIX wieku oraz ratusz z bramą krakowską. Jak relacjonowali członkowie niemieckiej grupy operacyjnej? Najwyżej 200 osób przebywało w tym około 70% zniszczonym, niegdyś 15 tysięcy mieszkańców liczącym mieście. Tu i ówdzie przebłyskuje jeszcze ogień. Na ulicach leżą gruzy, kamienie, poprzewracane słupy elektryczne i telefoniczne. W jasnym świetle dziennym można zobaczyć wszystkie skutki bombardowania. Śródmieście jest całkowicie zdruzgotane. Domy zostały tu wypalone, zapadły się, zmiażdżone przez bomby albo zostały przez nie zmiecione. Druty telefoniczne i elektryczne zwisają poplątane. Bomby podziurawiły ulice i place, zaorały połacie ziemi. Duże i mniejsze niewypały leżą na ulicach. Szacuje się, że podczas samego bombardowania zginęło około 1200 cywilów. Na sam koniec pytanie do Was. Gdzie Waszym zdaniem nastąpił pierwszy atak? Czy Wieluń odbierze tytuł miejsca pierwszego ataku Westerplatte? Napiszcie, co sądzicie w komentarzu, a ja biorę się za szukanie informacji do następnego odcinka. Cześć!